Kanał OnGames.pl, witajcie w kolejnym odcinku Strefy Retro. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nigdy w Motor Tun Grand Prix 2 nie graliście i nie ma w tym nic dziwnego. Gra ukazała się w Europie w 1996 roku i nie zdobyła wielkiej popularności, a PlayStation nie była jeszcze wówczas w Polsce tak rozkwitowana, jak po późniejszej obniżce ceny. Warto się jednak tą produkcją zainteresować i to przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, Motor Tun Grand Prix 2 stworzył zespół, na czele którego stał Kazunori Yamauchi, późniejszy ojciec Gran Turismo. Po drugie, to po prostu dobre wyścigi, które pod względem wykonania prezentowały w momencie swojej premiery bardzo wysoki poziom. Czy po niemal 20 latach warto je sobie odświeżyć? Sprawdźmy. Pamiętam, że przy pierwszym kontakcie z Motor Tun GP2 zastanawiałem się, dlaczego nigdy nie słyszałem o pierwszej części. Powód był prozaiczny, jedynka w Europie nigdy się nie ukazała. Pojawiła się jedynie w Japonii jeszcze pod koniec 1994 roku jako jedna z pierwszych gier na PlayStation. Wiele nie straciliśmy, bo zawierała jedynie trzy trasy, z których dwie w podrasowanych wersjach wylądowały w końcu w GP2. W każdym razie seria Motor Tun była świetnym doświadczeniem dla zespołu deweloperskiego, który później przekształcił się w znane nam Polyphony Digital. Od początku Japończycy pokazywali, że są w stanie sporo wycisnąć z PSX-a, a Yamauchi objawiał się jako człowiek przywiązujący dużą uwagę do detali. Motor Tun Grand Prix 2 z pozoru przypominał cukierkowe wyścigi dla najmłodszych, jednakże na dłuższą metę był wymagającym tytułem. Swoją formułą przypominał trochę Mario Kart. Osiem kreskówkowych postaci ścigało się ze sobą i korzystało z power-upów, aby uprzykrzyć wyścig przeciwnikom. Model jazdy, choć zręcznościowy, to był na swój sposób realistyczny. Kazunori Yamauchi przyznawał, że chciał odwzorować sposób sterowania zdalnie sterowanych samochodów, które w tamtym okresie biły rekordy popularności wśród dzieci. To rzeczywiście było czuć, zwłaszcza podczas pokonywania zakrętów. Co ciekawe i warte odnotowania, wszystkie z dostępnych pojazdów różniły się w prowadzeniu. Na dłuższą metę opłacało się wypróbować wszystkie i wybrać ten, który najbardziej odpowiada naszym oczekiwaniom. No i jeszcze jedną, że pojawił się popularny slipstream, czyli wykorzystywanie tunelu aerodynamicznego. Wystarczy jechać ze samochodem przeciwnika, aby nasz pojazd przyspieszył, który to patent wykorzystano później także w Gran Turismo. Widać było, że od samego początku deweloperzy przywiązywali dużą uwagę do takich szczegółów. Głównym trybem zabawy był Championship, który można było zaliczać w jednym z pięciu dostępnych poziomów trudności. Warto było starać się przechodzić grę we wszystkich dostępnych opcjach, bo po wygraniu mistrzostw odblokowywały się dodatki. Na poziomie Easy otrzymywaliśmy trzy dodatkowe pojazdy, a zwycięzca Championship na poziomie Normal mógł liczyć na odblokowanie tras w wersji od tyłu. Na sukces można było liczyć tylko wówczas, gdy znało się tory na pamięć. Poziom trudności był bowiem stosunkowo wysoki. Z początku wydawało się nawet, że pokonanie zawodników sterowanych przez konsolę graniczy z cudem, aczkolwiek kluczem do sukcesu było opanowanie sztuki pokonywania zakrętów. Bardzo ważne jest odpowiednie driftowanie, które wykonuje się cały czas trzymając gaz i jednocześnie wciskając na chwilę hamulec. Tu nie opłaca się zwalniać przed zakrętami, tylko brać je przy pełnej prędkości, wykonując poślizg. Oprócz sprawnego pokonywania zakrętów, bardzo ważne było odpowiednie wykorzystywanie power-upów oraz zapamiętywanie, gdzie na trasie znajdują się pola przyspieszające nasz pojazd. Broni otrzymywaliśmy za żetony, które z kolei inkasowaliśmy po przejechaniu przez żółte pola z narysowanym dolarem. Choć power-upy były dość standardowe, trzeba było poświęcić chwilę czasu na oswojenie się z nimi i sprawdzenie, jak dana dopałka się sprawuje. Mieliśmy do czynienia w sumie z klasyką, choć pojawiło się kilka niekonwencjonalnych bonusów. Specjalny czerwony but pozwalał nam podskoczyć, co czasami mogło się przydać do skrócenia sobie drogi. Minusem było natomiast to, że niechcianych power-upów nie dało się wyrzucać. Trzeba było ich użyć, co niekoniecznie zawsze wychodziło nam na dobre.
Jak gra prezentuje się po niemal 20 latach od premiery? Zaskakująco dobrze, a to dzięki temu, że już w 1996 roku silnik graficzny robił duże wrażenie. Wiadomo, że w kolejnych latach pojawiały się na PlayStation jeszcze ładniejsze pozycje, ale jeśli przypomnicie sobie, co ukazywało się w roku debiutu Motortoon Grand Prix 2, to zdacie sobie sprawę, że twórcy odwalili kawał dobrej roboty. Cieszą ładne, kolorowe trasy, płynna animacja oraz interaktywne elementy. Widać, że twórcy mieli potem na czym bazować, tworząc Gran Turismo. Oprawa oczywiście się zestarzała, ale trzyma fason i nawet dzisiaj można na ten tytuł popatrzeć bez grymasu na twarzy. Co jednak ważniejsze, gameplay również przetrwał próbę czasu i potrafi wciągnąć, zwłaszcza na wyższych poziomach trudności, gdzie wyzwanie jest naprawdę spore. Czy zatem warto Motortoon Grand Prix 2 mieć w swojej kolekcji? Na pewno nie jest to mega hit, który zapisał się w pamięci milionów graczy na świecie, ale to bardzo przyzwoita produkcja, która broni się po latach i przypomina, jak PSX torował sobie drogę w starciu z konkurencyjnymi platformami. Szkoda, że gra w swoim czasie nie została bardziej wypromowana, bo kontynuując ten koncept, mogliśmy dostać poważnego konkurenta Mario Kart 64. W produkcji późniejszych autorów Gran Turismo brakowało wprawdzie trybu dla czterech graczy na podzielonym ekranie i większej liczby tras, ale i tak prezentowała naprawdę wysoki poziom. Mnie po latach przyciągnęło najbardziej wyzwanie w trybie Championship. Doskonaliłem swoje umiejętności m.in. po to, aby odblokować ukryte dodatki. Motywują zwłaszcza bonusowe trasy, które choć są wprawdzie jedynie podstawowymi torami pokonywanymi od tyłu, to każdy z nich został przygotowany w innym temacie graficznym, więc gra się na nich inaczej. Na koniec krótka informacja o dostępności. Motortoon Grand Prix 2 jest obecnie trudno kupić w rozsądnej cenie, zwłaszcza jeśli będziecie szukać gry w premierowym wydaniu na PSX-a. Łatwiej upolować reedycję z 2002 roku, kiedy to Sony wypuściło zestaw 2 w 1, gdzie oprócz omawianego tytułu dołączano jeszcze pierwszą część Gran Turismo. Jeśli będziecie mieć problem, zawsze można nabyć cyfrową wersję, która dostępna jest na PlayStation Store. Moim zdaniem warto, bo choć, jak wcześniej wspomniałem, nie jest to mega hit, to oferuje na tyle przyzwoitą rozgrywkę, że warto mieć go w swoich zbiorach. Trzeba wprawdzie na wstępie wyciszyć efekty dźwiękowe z lektorem wykrzykującym nazwy power-upów na czele, ale reszta powinna spełnić oczekiwania każdego fana klasycznych produkcji. Zachęcam zatem do odświeżenia sobie tego tytułu. Nie powinniście się zawieść. To już wszystko na dzisiaj, dziękuję za poświęcony czas, a jeśli jeszcze mało Wam retro gier, zachęcam do przejrzenia pozostałych filmów ze strefy retro na naszym kanale. Komentujcie i jeśli się podobało, zostawcie kciuka w górę. Do usłyszenia już niebawem.